Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gromadzimy się dziś, aby uczestniczyć w liturgii mszy świętej, która sprawowana jest w intencji dziękczynnej za dar błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ewangelia dzisiejsza ukazuje nam najpierw tożsamość Jezusa, a następnie wylicza warunki, jakie trzeba spełnić, aby iść za Nim. Jezus pyta świadków Jego czynów i słuchaczy Jego słów o to, kim dla nich jest. Tłum widzi w Nim proroka. Piotr w imieniu apostołów rozpoznaje w Nim Mesjasza. Jezus proponuje życie, w którym zwycięstwo i przegrana są ze sobą ściśle złączone. Królestwo Boże nadchodzi pośród cierpień i poświęcenia oraz codziennej wierności obowiązkom. Otwórzmy nasze serca na przyjęcie tego słowa. Kto się w opiekę odda Panu swemu, a całym sercem szczerze ufa Jemu, śmiele rzec może, mam obrońcę Boga, nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga, żadna straszna trwoga. Ciebie on złowczych obieży wyzuje i w zaraźliwym powietrzu ratuje. W cieniu swych skrzydeł zachowa cię wiecznie. Pod jego pióry uleżysz bezpiecznie, uleżysz bezpiecznie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Moi drodzy, jutro wielkie uroczystości w Warszawie, ogłoszenie dwóch błogosławionych Polaków, którzy zasłużyli sobie na to wyróżnienie, między innymi kardynał Stefan Wyszyński, którego podobiznę mamy tutaj przed ołtarzem. Kilka słów na temat tych świętych powiem w czasie mojej homilii. Abyśmy mogli godnie i owocnie sprawować tę najświętszą ofiarę, uznajmy teraz przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię.
dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże Stwórco i Rządco Wszechświata, wejrzyj na nas i daj nam całym sercem służyć Tobie, abyśmy mogli doznawać skutków Twojego miłosierdzia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem, ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi. Dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną? Wystąpmy razem. Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie. Oto Pan Bóg mnie wspomaga. Któż mnie potępi? Oto słowo Boże. W krainie życia będę widział Boga. W krainie życia będę widział Boga. Miłuję Pana, albowiem usłyszał głos mego błagania, bo skłonił ku mnie swe ucho w dniu, w którym wołałem. W krainie życia będę widział Boga. Oplotły mnie więzy śmierci, dosięgły mnie pęta otchłani, ogarnął mnie strach i udręka, ale wezwałem imienia Pana. Panie, ratuj moje życie. W krainie życia będę widział Boga. Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, Bóg nasz jest miłosierny. Pan strzeże ludzi prostego serca. Byłem w niedoli, a On mnie wybawił. W krainie życia będę widział Boga. Uchronił bowiem moją duszę od śmierci, oczy od łez, nogi od upadku. Będę chodził w obecności Pana,
krainie żyjących, w krainie życia będę widział Boga. Czytanie z listu świętego Jakuba apostoła. Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie dosyta, a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć: ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę na podstawie moich uczynków. Oto słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja. Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał: a wy, za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr: ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać, lecz on obrócił się i, patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą moje grzechy. Moi drodzy,
dwie postacie zostaną jutro ogłoszone błogosławionymi. Tak jak wspomniałem, jednym z nich jest kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski, a drugą osobą jest zakonnica, matka Elżbieta Róża Czacka. Najpierw kilka słów o tej Elżbiecie Róży Czackiej. Założycielka dzieła Lasek urodziła się w Białej Cerkwi na Ukrainie 22 października 1876 roku. Jako hrabianka otrzymała staranne wykształcenie i wychowanie. Żyła w wygodzie i dostatku. W dzieciństwie nieśmiała i ukrywająca się za innymi. Później nie lubiła salonowego życia z wieloma rozmowami o niczym. Jednak w miarę upływu czasu świat, w którym wzrastała, pociągał ją coraz bardziej. I wtedy stało się coś, co całkowicie zmieniło jej życie i myślenie. W wieku 22 lat straciła wzrok. Zrozpaczony dom zamknął się na gości. Ślepota młodej Róży stała się dla rodziny upokorzeniem nie do przyjęcia. Jak zaakceptować to, na co nie potrafią zgodzić się nawet najbliżsi? Szybko zrozumiała, że w sytuacji, w jakiej się znalazła, może liczyć tylko na siebie. Musi stać się ostoją dla swoich rodziców, dla swoich bliskich, którzy nie potrafią zrozumieć i pogodzić się z tym, co się stało. Zamiast jechać na kolejną operację za granicę, idzie do okulisty, przyjaciela domu, doktora Gepnera, który mówi jej prawdę. Wzrok jest stracony na zawsze. Ale zarazem wskazuje drogę. Nikt w Polsce nie zajmuje się niewidomymi. Wiedziała, że zawsze mogła i może liczyć na Pana Boga. Głęboko wierząca od dzieciństwa, codziennie uczestniczyła we mszy świętej. Zrozumiała, że jest odpowiedź, jak dalej żyć i że jest wskazówka na drogę. Po wizycie okulisty Róża przez 3 dni nie wychodziła ze swego pokoju, a kiedy otwiera drzwi, każe spakować walizki i wyjeżdża za granicę. Decyzję podjęła, rozpoczyna więc drogę realizowania postanowień. Młoda hrabianka zbiera doświadczenia w ośrodkach dla ludzi z dysfunkcją wzroku. Prenumeruje czasopisma tyflologiczne, uczy się pisma Braille'a. Niewidomi w Polsce utrzymywali się wówczas z żebractwa albo pozostawali na łasce rodziny w Instytucie dla Głuchych i Niewidomych w Warszawie. Jak sama przyznaje, zupełnie nie przygotowano ich do samodzielnego życia. Róża Czacka zrozumiała, że mimo utraty wzroku pozostała tym samym człowiekiem, którym była przedtem. Znała języki, historię, literaturę, uczyła się przyrody, muzyki, tańca, umiała zarządzać gospodarstwem. Nadal mogła być człowiekiem samodzielnym. Inni niewidomi byli tego pozbawieni. Postanowiła stworzyć instytucję, dzieło, które właśnie to mogłoby im zapewnić. Będą mogli się kształcić, będą się przygotowywać do samodzielnego życia, przestaną być godni litości i, co najważniejsze, nauczą się, jak mimo kalectwa, być szczęśliwymi.
I tak powstało dzieło Lasek i istnieje do dzisiaj. Druga postać, kardynał Stefan Wyszyński, może bardziej znana osoba, przyszedł na świat 3 sierpnia 1901 roku we wsi Zuzela diecezji łomżyńskiej. Uczył się w szkole podstawowej w Andrzejewie, następnie w warszawskim gimnazjum oraz prywatnej 7-klasowej szkole handlowej męskiej w Łomży. W latach 1917-1920 uczęszczał do Włocławskiego Liceum imienia Piusa X, które było też niższym seminarium duchownym. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, po którego ukończeniu otrzymał święcenia kapłańskie w dniu 3 sierpnia 1924 roku. Po 4 latach studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskał doktorat z nauk społecznych i prawa kanonicznego. Podczas II wojny światowej apostołował w ukryciu w różnych stronach Polski, między innymi potajemnie głosząc rekolekcje i dni skupienia dla różnych środowisk. Dnia 4 marca 1946 roku został mianowany przez papieża Piusa XIII ordynariuszem lubelskim. Sakrę biskupią z rąk kardynała Augusta Chlonda przyjął 12 maja 1946 roku na Jasnej Górze. Na swoje hasło biskupie wybrał słowa Soli Deo, to znaczy Bogu samemu. Dnia 16 listopada 1948 roku został mianowany metropolitą gnieźnieńsko-warszawskim i prymasem Polski. Posługę prymasowską rozpoczął w niezmiernie ciężkich warunkach, nie tylko ze względu na skutki zniszczeń wojennych, ale również na ateistyczny system totalitarny. Papież Pius XII powołał go do kolegium kardynalskiego na konsystorzu w dniu 12 stycznia 1953 roku, ale władze państwowe nie zezwoliły mu wówczas na wyjazd do Rzymu. Został aresztowany 26 września 1953 roku i ponad 3 lata spędził w różnych miejscach odosobnienia. Po wyjściu na wolność z nowym zapałem podjął prymasowską służbę, między innymi przygotowując Kościół i naród do obchodów 1000-lecia Chrztu Polski. Z ważniejszych wydarzeń związanych z jego prymasostwem warto wspomnieć o udziale we wszystkich sesjach Soboru Watykańskiego II, akcie całkowitego oddania narodu w macierzyńską niewolę Bogu Rodzicy za wolność Kościoła w Polsce i na świecie, akcie oddania ludzkości Matce Kościoła w imię milenijnych zobowiązań narodu 5 września 1971 roku, beatyfikacji ojca Maksymiliana Kolbego, pierwszą pielgrzymkę ojca świętego Jana Pawła II do ojczyzny, niezłomne stawanie w obronie praw człowieka podczas konfliktów społecznych w kraju. Zmarł 28 maja 1981 roku w Warszawie. Na pewno o jego życiu i działalności jeszcze usłyszymy, jeżeli ktoś będzie oglądał jutro beatyfikację, uroczystą mszę świętą w Warszawie. Na pewno wielu z nas pamięta jego postać, pamięta jego działalność, jego modlitwę, jego troskę. Mamy dla przypomnienia jego piękne zdjęcie z jego własnym podpisem. A dziś jeszcze po mszy świętej ci, którzy zapisali się, będą mogli obejrzeć film, który specjalnie został przygotowany na tę okoliczność. Powstańmy teraz i wyznajmy swoją wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi,
wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jako oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. W pokorze przedstawmy Panu nasze potrzeby. Módlmy się za Kościół Święty, aby odczytując znaki czasu, potrafił skutecznie głosić radosną nowinę całemu światu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za papieża Franciszka, zwłaszcza na czas podróży na Węgry i Słowację, aby Pan go wspierał, a ludzie przyjmowali z sercami otwartymi na prawdę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za ubogich, bezrobotnych, chorych i wszystkich potrzebujących, aby znaleźli się ludzie gotowi nieść im pomoc. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych, bliskich naszym sercom, aby mieli udział w obiecanym królestwie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, aby udział w niedzielnej Eucharystii umocnił naszą wiarę i pragnienie nieba. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy Boga, aby raczył dać Kościołowi Świętemu godnych kapłanów, braci i siostry zakonne. Błagamy Cię, Panie, byś raczył wybrać spośród naszej młodzieży tych, którzy Ci służyć będą w stanie kapłańskim i w życiu zakonnym dla chwały imienia Twego i dla zbawienia dusz. Amen. Chryste, Ty pragniesz, abyśmy Ciebie naśladowali. Pomóż nam zrozumieć Twoją drogę i iść Twoimi śladami, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć. Chcę Cię, Jezu, kochać wiernie, dzieckiem Twoim zawsze być. Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć. Serce moje, duszę moją, Panie Jezu, weź. Serce moje weź,
Twą śpiewa cześć. Serce moje, duszę moją, Panie Jezu, weź. Wszystko Tobie oddać pragnę, od najmłodszych moich lat. Pomóż Jezu, by mnie nie zwiódł pokusami swymi świat. Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć. Serce moje, duszę moją, Panie Jezu, weź. Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć. Serce moje, duszę moją, Panie Jezu, weź. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Miłosierny Boże, daj się przejednać naszymi modlitwami i przyjmij łaskawie ofiary Twojego ludu. Niech to, co każdy złożył na Twoją chwałę, posłuży wszystkim do zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy. Przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami i archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej,
nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Marcelim oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, ciało krwi Pana naszego, Jezusa Chrystusa, którym łączymy będziemy przyjmować. Zmiłuj się nad nami. Niech nam pomogą się. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Dzięki Twojemu miłosierdziu, niech mnie chroni skutecznie, czy leczy moją duszę i ciało.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało Chrystusa niech mnie strzeże na życie wieczne. Amen. Skryty na kolanach wielbię Cię, w przymiot chleba Tyś spowity, bóstwo Twoje kryje się. Ty, co rządzisz całym światem, me zbawienie w ręku masz. Tu przed Twoim majestatem aniołowie kryją twarz. O światłości przysłoniona, rzuć mi swój promienny blask. O dobroci nieskończona, otwórz dla nas skarby łask. Chlebie życia przeobfity, nasyć duszy mojej głód. Boski ogniu tu zakryty, rozgrzej serca mego chłód. Jezu, Tyś jest Zbawicielem, mnie od zguby ustrzeż dróg. Bądź mi siłą i weselem, bo w Twej hostii Tyś mój Bóg. Dla miłości Matki swojej racz wysłuchać prośbę mą. Bądź miłości w duszy mojej, nie karć moją cichą łzą. Przyszedł
przed chleba. Święty, 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 powtarzaj ludzki rodzie, wiarą przeniknięty na wschodzie i zachodzie. Święty, święty, święty. Pan wieczny zawsze wszędzie, ku nam łaską zdjęty, niech wiecznie wielbion będzie. Święty, święty, święty. Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, niech działanie niebieskiego daru przeniknie nasze dusze i ciała, aby stale kierowała nami łaska, nie nasze upodobania, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Usiądźmy. Mamy nowy biuletyn, tam jest kilka nowych informacji. Przypomnę tylko, że spotkanie z młodzieżą chcielibyśmy zorganizować w niedzielę 26 września. Zapraszamy młodzież na mszę świętą na godzinę 12, a potem po mszy świętej spotkamy się razem. Bardzo proszę o kontakt z biurem parafialnym tej młodzieży, która będzie chciała z nami się spotkać, a więc są to ministranci, ich rodzeństwo, jak również młodzież po bierzmowaniu, ci, którzy przygotowują się do bierzmowania. Każdy, kto się czuje właśnie w tym wieku młodzieżowym, to zapraszamy. Tak jak wspominałem, jutro wielka uroczystość w Polsce, beatyfikacja księdza kardynała Wyszyńskiego, jak również matki Elżbiety Róży Czackiej. Na pewno będzie można obejrzeć na bieżąco w telewizji i zachęcam do tego. Zarząd Instytutu Naukowego imienia Oskara Haleckiego wraz z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Ottawie zaprasza na złożenie hołdu polskim generałom i innym wybitnym Polakom z okazji 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczystość odbędzie się na cmentarzu Notre Dame w Ottawie w sobotę 18 września o godzinie 14. Zbiórka przy bramie cmentarza już od godziny 13.45. W biuletynie jest również informacja podana dotycząca wymagań, które są stawiane
przez prawo kanoniczne dla tych, którzy chcą być rodzicami chrzestnymi dziecka. Nieraz macie różne pytania. Próbowaliśmy to właśnie wyjaśnić w oparciu o kanony prawa kanonicznego. Bardzo proszę z tym się zapoznać. Przypominam o modlitwach na cmentarzu Pinecrest 3 października, godzina 15, Notre Dame. 17 października, godzina 15, Beechwood, tego samego dnia. Później za 15:15 i cmentarz Hope 24 października o godzinie 15. Ofiary, które otrzymaliśmy, a więc 2 tygodnie temu, $3,075.19, w ubiegłą niedzielę $3,396.44 i na fundusz budowlany zebraliśmy $8,590.12. Także Bóg zapłać wam za ofiary składane na te cele, na utrzymanie parafii, jak również na spłatę długu. Zapowiadałem, że dzisiaj będzie okazja, aby wypełnić kwestionariusz po mszy świętej. Kwestionariusze są przy wyjściu z kościoła. Ja tam będę, może ktoś mi pomoże. Będziemy wręczali jeden kwestionariusz na rodzinę, na jedną rodzinę, a więc jak jest z rodziny 3 osoby, to nie bierzemy 3, tylko 1. Ktoś się zdecyduje, czy to będzie mama, czy tata, czy najstarszy syn, ktokolwiek, niech wypełni go. Tam są tylko 2 takie ważne pytania. Nowy porządek mszy świętych, czy uważam, że jest to potrzebne, czy nie. Odpowiadamy tak lub nie. Możemy zakreślić kółeczkiem odpowiedź. I tak samo, na którą mszę świętą chciałbyś przychodzić. To będą podane 4 msze, godzina 8 w języku polskim, 9:30 w języku angielskim i 11 i 12:30 w języku polskim. Bardzo proszę, byśmy podeszli do tego poważnie. To jest nasza wspólna decyzja, nie decyzja proboszcza, tylko nasza wspólna decyzja, które godziny najbardziej nam odpowiadają. Nie wiem, jak będzie z pandemią, czy będą jakieś ograniczenia, czy nie. Na razie nie ma, ale na wszystko musimy być gotowi. Także po mszy świętej zapraszam. Przy wyjściu tam są stoliki, bierzemy karteczkę, tam są długopisy, zakreślamy 2 kółeczka i wychodzimy schodami na dół przez te szklane drzwi. Przyjmijmy teraz Boże błogosławieństwo. O, jeszcze jedno przypomnienie. Po mszy świętej jest film. Pan Bronowski tutaj przygotował z Czcigodną Małżonką i na dole w sali parafialnej będzie ten film. Także zapraszamy tych, co zapisali się na listę. Jeżeli są wolne miejsca, to jeszcze można się dopisać. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Święty Michale, Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości, zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Za rękę weź mnie, Panie, i prowadź sam, aż dusza moja stanie u niebios bram. Bez Ciebie ani kroku nie zrobię mnie. Ty stań u mego boku i prowadź mnie. Do
serca miłosiernie, me serce tłum, by zniosło wszystkie ciernie i krzyż i ból. Niech dziecię Twe przybierze do Twoich nóg, niech w miłość Twą uwierzy, boś Ty.